Ze mną Aleksander Ostrowski. Dzień dobry. Pierwsze pytanie o Pana, a obstawiam, że nie zna Pan odpowiedzi. Który to już raz na targach w Warszawie? Na targach w Warszawie? No wiele, wiele razy. Ja jestem właściwie od zarania dziejów, kiedy jeszcze targi motocyklowe były na AWF-ie. To już naprawdę masę lat temu jestem, ponieważ dla mnie targi motocyklowe to jest rozpoczęcie sezonu. Specyficzne dosyć, ale jednak rozpoczęcie sezonu. Jakieś wspomnienia z jakimiś szczególnymi, czy każde fajne? Wszystkie były fajne, zawsze były premiery. Żałuję, że czasami na niektórych targach nie ma pewnych firm. Nie wiem dlaczego, na przykład w tym roku nie ma tu Hondy. Bardzo żałuję, bardzo lubię ludzi z tej firmy. Pojawiło się na szczęście Ducati. Bardzo lubię Ducati. Ducati jest w dobrej reprezentacji w tej chwili tutaj na targach. Zresztą na stoisku Motowizji się pojawiło. I dobrze mi towarzyszy i bardzo fajne tło tworzy przy okazji. Właśnie chciałem o to zapytać. Co się dzieje, że takie firmy jak właśnie Honda, albo co można zrobić, żeby pojawiały się na targach, bo no jednak idziemy tu po to, żeby zobaczyć no, przynajmniej tych największych graczy, a tak jak w tamtym roku też nie było Kawasaki, nie ma znowu Hondy, może w Panu nadzieja? Jeżeli będziesz do mnie mówił Pan, to Ci zrobię truskawę na nosie, bo jeździsz motocyklem, no to jak możesz do mnie mówić per Pan? Motocykliści to bracia. Zatem, jeżeli te firmy zaspały, bądź, nie wiem, być może to są duże korporacje jednak, Honda to jest potężna korporacja, samochody, motocykle, coś może nie zapaliło, ktoś się nie zgłosił w odpowiednim momencie. Wiem, że akurat na tych targach ceny były bardzo promocyjne za miejsca, dlatego nie wydaje mi się, żeby Hondzie zabrakło budżetu na zrobienie swojego stoiska. Po prostu coś nie zagrało w wielkim korpo. No właśnie chciałem zapytać też o sprzedaż, bo widzę tutaj bardzo dużo młodych ludzi. Jak uważasz, czy takie targi przekładają się, na przykład idzie taki 6-letni Kajtek i za 10 lat on tu wróci i kupi sobie coś? Pewnie, że tak. To są, pamiętaj, jeżeli przychodzą takie kajtki, jak to powiedziałeś, to one przychodzą z rodzicami. Rodzice już jeżdżą. I ja jestem przekonany, że ta młodzież będzie jeździła, chociaż jest totalny odwrót w tej chwili od w ogóle sprzętu jeżdżącego, ponieważ ludzie chcą być ciągle online. Jesteś przedstawicielem takiego medium, chcą być ciągle online i oni nie wyobrażają sobie, że mogą się wyrwać z tej swojej ukochanej komórki, w związku z tym przestają jeździć samochodami. Stąd pomysły na samochody, które same się prowadzą, prawda? Żeby ci ludzie jednak się przekonali do motoryzacji. Ja Wam tylko jedno powiem, bawcie się dobrze, zostawcie te komóry przynajmniej na chwilę, kiedy prowadzicie samochód, weźcie motocykle, spróbujcie, jak się tym fajnie jeździ, ile to radości wywołuje na twarzy i wtedy będziecie wiedzieli, że ta komóra jest fajna, ale wieczorem, może rano, ale nie wtedy, kiedy jedziecie, kiedy macie szansę pojeździć, dlatego nie niszczcie świata motoryzacji, który i tak ma niewiele czasu przed sobą, bo zaczną wchodzić te nudne elektryczne napędy. Powiem Ci jeszcze jedną rzecz, a propos tych wynalazków samochodowych, tego jeżdżenia i tych całych klimatów, że zauważam pewną tendencję, coraz mniej czoperów. Firmy odchodzą od tych motocykli, moda na nie się kończy, odchodzą, no poza takimi firmami jak Harley Davidson, chociaż one też przechodzą pewną metamorfozę, natomiast większość firm odchodzi od tych konstrukcji i raczej idą w kierunku motocykli enduro, motocykli turystycznych, sporty owszem tak, ale już nie w takiej reprezentacji jak kiedyś. Na szczęście są takie firmy jak Ducati, które wypuszczają na rynek przepiękne sportowe konstrukcje, ale przykładowo Diavel czy X-Diavel to są motocykle, które trochę czoperują, aczkolwiek dają troszkę inne klimaty, inne możliwości w czasie jazdy. Zapytam właśnie jeszcze, bo pytałem też Adama Badziaka, nie mogę nie skorzystać z okazji i nie zapytać Ciebie. Powiedzmy, zdałem prawo jazdy, teoretycznie mogę kupić każdy motocykl, praktycznie nie umiem nic. Przychodzę do Ciebie, żebyś mi polecił. Czy mam zacząć od 250 skakać po klasach, czy Ty jesteś z tej szkoły, że kupuję motocykl docelowy, choćby to była 600 ścigacz? Słuchaj, są różne szkoły, ale one są bardziej uzależnione, wiesz od czego? Od rozsądku w głowie. Bo jeżeli kupujesz mały motocykl, pojedziesz nim rok czy dwa i, przepraszam, prędzej czy później go sprzedasz i kupisz następny. Trochę na tym stracisz. Ale jeżeli nie czujesz na sobie takiego kagańca pod tytułem rozsądek, to lepiej rzeczywiście coś małego, na czym się co najwyżej wywalisz, a wywalisz się na pewno, bo nie ma zmiłuj. Bez gleby nie ma szansy, żebyś się czegoś nauczył. Jeżeli wiesz, że jesteś szaleńcem, zacznij od czegoś małego. Jeżeli masz rozsądek, kup od razu motocykl bliski do celowego, bo i ta 600 też ci się prędzej czy później znudzi i poszukasz czegoś mocniejszego. Niemniej jednak
pomyśl najpierw, jakim jesteś człowiekiem. Jeżeli jesteś w gorącej wodzie kąpany, naucz się najpierw na maleństwie. A potem dopiero pakuj się na konkretny sprzęt. Ja nie wiem, kiedyś mądry człowiek powiedział, że to, że zegarek jest wodoszczelny, nie znaczy, że go trzeba trzymać w szklance wody na noc, bo on już taki jest, prawda? Tak samo jest z motocyklami. Jeżeli kupujesz litra czy 600, to nie musisz pałować od razu do oporu, musisz się najpierw nauczyć. I co najważniejsze, poczuć szacunek do motocykla. Jeżeli próbujesz jeździć w krótkich gadkach, to weź rękę i przetrzyj ją po asfalcie, o tak po prostu przetrzyj, z zerową prędkością. Zobaczysz, jak to boli i dowiesz się, jak to boli, kiedy zrobisz pierwszego szlifa. Dlatego dobre ciuchy, olej w głowie i pamiętaj, motocykl jest zawsze odbezpieczonym granatem, który ty trzymasz w łapie. Myślę, że idealna puenta. Dzięki.